Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na 5 stylizacji do pracy, do biura. Będą to stylizacje, w których starałam się wykorzystać jak najwięcej ubrań z drugiej ręki, ubrań, które są w mojej szafie już od jakiegoś czasu, ale będą też nowości lumpeksowe, które mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jeżeli chodzi o te stylówki, to jak wiadomo, biuro, biurze nierówne i ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten film nie będzie przydatny dla tych z Was, które w swojej pracy mają pewien określony dress code albo muszą wybierać ubrania, które rzeczywiście są bardzo eleganckie. Natomiast ja sama pracowałam w biurze, pracowałam też w administracji publicznej, wprawdzie nie przy obsłudze klienta, natomiast można powiedzieć w takim backendzie i no, wypadało wybierać do tej pracy ubrania, które są troszeczkę bardziej eleganckie i te zestawienia, które przygotowałam do tego filmu spokojnie w tej pracy by się sprawdziły, więc mam nadzieję, że te z Was, które taką pracę mają, będą mogły czymś się tutaj w tym filmie zainspirować, ale też oczywiście zapraszam te z Was, które po prostu taki styl lubią, którym podobają się tego typu ubrania. Jeżeli chodzi jeszcze o ten film, to w dzisiejszym filmie główną rolę będą miały spodnie, które ja mam teraz na sobie. I to są spodnie z lumpeksu, spodnie, które są z HM-u w rozmiarze 36, w kolorze szarym. I nie wiem, czy jesteście z moimi filmami na bieżąco, natomiast w jednym z ostatnich wideo na tym kanale. I dzisiaj chciałam Wam pokazać spodnie, które są właśnie z HM-u i to są spodnie, które polecała influencerka, którą ja bardzo lubię, Lidia Tomilson. Mam nadzieję, że teraz nie przekręcam nazwiska. Jest to osoba, którą ja się bardzo inspiruję, której styl mi się też bardzo podoba. I ona polecała te spodnie i polecała kupić je w rozmiarze większym. I wiecie co? Nie miała racji, bo kupiłam je w rozmiarze 38, ale one są dla mnie za duże. Spokojnie, 36 byłoby dla mnie, leżałoby po prostu lepiej, byłoby dla mnie idealne. Tam pokazywałam spodnie w kolorze szarym z HM-u, które zamówiłam, okazało się za duże i miałam je wymieniać na inny rozmiar. Natomiast w międzyczasie okazało się, że znalazłam te spodnie w lumpeksie, które są niemalże identyczne. Mają ten sam materiał, ten sam skład materiału, bardzo podobny kolor, bardzo podobny krój. Są z tej samej firmy i wyglądają bardzo podobnie na sylwetce. Bardzo się cieszę, dlatego stwierdziłam, że one będą w dzisiejszym filmie odgrywać właśnie główną rolę. Mają bardzo wysoki stan, bardzo dobrze się w nich czuję. I też pomyślałam sobie, że to będzie ciekawe wideo ze względu na to, że te spodnie są z lumpeksu, ale w obecnej kolekcji HM-u można kupić bardzo podobne. I pierwsza stylówka to jest to, co ja mam teraz na sobie. I to są właśnie te spodnie połączone z moimi botkami, z elastyczną cholewką. Myślę, że te buty już tak często pokazywałam na tym kanale, że mój kanał mógłby się w ten sposób spokojnie nazywać. I mam je połączone z cienkim paskiem z Sinsay. Natomiast do tych spodni był dołączony taki materiałowy pasek, ale mnie te spodnie o wiele bardziej podobają się właśnie z takim skórzanym, cienkim paskiem. I do tego wszystkiego mam na sobie koszulę w kolorze błękitnym z Zary z tegorocznej, bieżącej kolekcji. I ona jest bardzo ciekawa ze względu na to, że nie zapina się do samego końca, do kołnierzyka, do szyi i w ten sposób jest troszeczkę bardziej, ma troszeczkę inny styl niż takie typowe, biurowe, zapinane pod szyję koszule białe. I właśnie koszule białe, bo myślę sobie, że taka błękitna koszula jest bardzo fajnym urozmaiceniem dla białej koszuli. Myślę też sobie, że jeżeli chodzi właśnie o takie stylizacje biurowe do pracy, to na wszystkich forach, nie wiem czy forach, ale bardziej blogach albo w różnych poradnikach możemy przeczytać o tych białych koszulach, a taka błękitna koszula jest bardzo fajnym, bardzo praktycznym też zamiennikiem i wydaje mi się, że wybór takiej błękitnej, niebieskiej koszuli w odcieniu, który będzie odpowiedni dla Waszej karnacji, dla Waszej urody
jest świetnym rozwiązaniem. Pracując w biurze, myślę, że bardzo dobrze jest być zaopatrzonym w odpowiednią ilość różnego rodzaju koszul, koszul bardziej formalnych, ale też może tych bardziej swobodnych. Dobrym przykładem takiej koszuli jest na przykład ta. Dobrym przykładem jest ta, którą ja mam teraz na sobie. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju Waszej pracy, od tego, jaki znów dress code w tej pracy obowiązuje, od Waszego charakteru, od tego, co Wy lubicie. Ale ja wybrałam do tych spodni w tej stylówce moją koszulę, która według mnie jest naprawdę warta uwagi. Kupiłam ją w Lumpeksie, już ją pokazywałam na tym kanale w jednym z poprzednich wideo albo w poprzednim wideo. I to jest koszula, która jest całkowicie wykonana z wiskozy. Nie gniecie się, jest przepiękna, przepięknie mieni się w świetle. Odbija światło, ale w taki bardzo elegancki, wyrafinowany sposób. Nie błyszczy się, tylko tak delikatnie się mieni, ma przepiękny wzór i uważam, że ten wzór, a także te kolory, czyli ta czerwień, pięknie komponuje się właśnie z szarością tych spodni, dlatego tę koszulę wybrałam. Jest też second handu, więc wszystko się tutaj zgadza i jest też bardzo wygodna, oddychająca, bo to jest wiskoza. To jest takie wykończenie wiskoza, akurat tak trafiłam, że ona naprawdę bardzo delikatnie się gniecie. Na to bym uważała. Ja na przykład, kiedy jeszcze musiałam wyglądać troszeczkę bardziej elegancko w pracy, no na co dzień rzadko wybierałam wiskozowe koszule, bo często trafiałam na takie, które po prostu bardzo się gniotły i wystarczyło usiąść na krześle i całe plecy były już wygniecione, cały tył koszuli był wygnieciony, albo na przykład kiedy delikatnie koszula wysunęła się ze spodni albo ze spódnicy, to tutaj również ten dół był tak, no, nie wyglądał zbyt dobrze. Oczywiście nie każdy zwraca na takie detale uwagę, ja natomiast na to zwracam swoją uwagę i nie do końca mi to pasowało, natomiast ta koszula jest pod tym względem idealna. Kolejna stylówka to już coś dużo bardziej prostego. Mam na sobie zwykły biały t-shirt. On teraz wygląda okropnie, mam wrażenie cały wymięty przez ten mikrofon, no ale nic na to nie poradzę niestety. Mam na sobie zwykły biały t-shirt w połączeniu właśnie ze spodniami, które grają w dzisiejszym filmie główną rolę. Ale do tego wszystkiego chciałam Wam pokazać żakiet, marynarkę, która jest nowością w mojej szafie, ale nowością z Lumpeksu. I słuchajcie, to jest żakiet, który jest znów w kolorze szarym. Żakiet marynarka. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest marynarka, którą kupiłam już przerobioną. To jest marynarka, której właściwy rozmiar, zaraz Wam powiem, znaczy właściwy rozmiar na metce to jest 44, ale ona widać, że została przerobiona do rozmiaru 36 czy tam 38. Widać po prostu, że została skrócona. Zobaczcie, jak wyglądają tutaj rękawy. Tutaj jeszcze jest taka nitka, mam nadzieję, że to będzie widoczne na wideo. I powiem Wam, że ona świetnie wygląda na sylwetce. Zaraz Wam ją pokażę. Troszkę się zastanawiałam, czy ją kupić, ze względu na to, że to jest właśnie przerobiona rzecz, a w mojej głowie, kiedy widzę tego typu ubranie na przykład w lumpeksach, albo kiedy na przykład sama mam przerabiać jakieś ubrania, zawsze pojawia się taka myśl, czy po tej przeróbce ja będę tej rzeczy używać, czy nie będzie widać, że to jest rzecz, która jest przerobiona, czy ona po prostu będzie wyglądała dobrze. I zobaczcie, ta marynarka w ten sposób wygląda, ma poduszki tutaj wszyte w ramionach. Moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. Jest troszeczkę krótsza, ale jest też tutaj dość szeroka w obrębie klatki piersiowej. Ma bardzo ładnie wykończone te rękawy. Ok, owszem, tutaj w środku widać te nitki, widać, że te rękawy są podwinięte, natomiast na zewnątrz wygląda to dobrze. Powiem Wam szczerze, że ona też dużo lepiej wyglądała przed praniem. Ja ją sama prałam, oczywiście ręcznie, ale tutaj podszewka jest wiskozowa. Ta marynarka jest
praktycznie w całości wełniana, ma jakieś tam sztuczne domieszki, natomiast skład jest tutaj idealny. Podszewka, zobaczcie, wygląda w ten sposób i nie wiem jak jest u Was, ale u mnie jest tak, że jeżeli ja sama piorę tego typu marynarki, to ta, nawet jeżeli to robię ręcznie, zazwyczaj to robię ręcznie, to ta podszewka się tak zwija i ciężko czasem jest tę marynarkę doprasować. Ja to robię parownicą i ciężko jest ją doprasować tak, żeby ona wróciła do właściwej formy. Mam wrażenie, że jeszcze nie wróciła i że jeszcze tutaj przy rękawach, przy mankietach, tutaj nie ma mankietów chyba, przy rękawach albo tutaj z tyłu muszę ją doprasować, żeby ona wróciła do tej swojej formy. Natomiast no zobaczcie, ona kosztowała niecałe 30 zł. Mam wełnianą marynarkę, ok, po przerobieniu, ale uważam, że wygląda całkiem dobrze, tym bardziej, że tego typu marynarki teraz w identycznym kolorze, ale o wiele gorszym składzie są dostępne w różnych sieciówkach, a myślę, że gdybym chciała kupić taką marynarkę o tym składzie obecnie w sieciówce albo w innym sklepie, musiałabym dać kilkaset złotych za tę marynarkę. I bardzo podoba mi się ta marynarka zestawiona ze wszystkimi dołami, które mają podwyższony stan. Uważam, że wygląda to przepięknie, że wygląda to bardzo spójnie, elegancko i do tego wszystkiego dobrałam sobie kozaki z troszeczkę szerszą cholewką. Myślę, że te bodki też tutaj by świetnie wyglądały, ale po prostu założyłam kozaki, żeby troszeczkę urozmaicić te nasze stylizacje i tak to razem się prezentuje. Bardzo podoba mi się to, że mamy tutaj połączenie różnych odcieni szarości. Nie przeszkadza mi to, że te kolory troszeczkę się od siebie różnią. Dajcie znać, co o tym myślicie, a ja już przechodzę do kolejnej stylów. Tak jak wspominałam, ostatnio bardzo lubię szary kolor, więc w tym zestawieniu również nie mogłoby zabraknąć szarego total looku i mam na sobie szare spodnie, o których już opowiadałam bardzo dużo w dzisiejszym filmie. Do tego mam koszulę szarą, bardzo zbliżonym odcieniu szarości do spodni z lumpeksu, z Uniqlo. Koszula z krótkim rękawem, która myślę, że jest świetnym zamiennikiem właśnie, jeżeli chodzi o takie stylizacje bardziej formalne do biura dla takiej zwykłej białej bluzki. Chociaż wiadomo, że mamy tutaj krótki rękaw, więc... Natomiast mnie się to zestawienie bardzo podoba właśnie ze względu na zestawienie, ze względu na połączenie kolorystyczne i do tego wszystkiego, ze względu na to, że mamy na dole czarne buty. Ja dobrałam czarną, klasyczną, dużą, poszerzaną marynarkę, lekko oversize'ową. Ona jest z Vinted, jest wełniana, ma wiskozową podszewkę, więc idealnie sprawdza się właśnie w takich biurowych, całodziennych stylizacjach, kiedy potrzebujemy, żeby ubrania, które mamy na sobie, oddychały, aby było nam w nich wygodnie, było nam w nich przyjemnie, komfortowo, a jednocześnie dobrze wyglądały. I tak ta stylówka się prezentuje. Powiem Wam, że to jest jedna z moich ulubionych stylówek z dzisiejszego filmu, ze względu na to, że po prostu mamy tutaj bardzo takie proste połączenie kolorystyczne. Do tego zestawienia świetnie wyglądałyby też te kozaki z poszerzaną cholewką. Te kozaki pokazuję Wam w tych, nie wiem czy to zauważyłyście w tych zestawieniach, które są troszeczkę prostsze ze względu na fasony, na kolory, bo wydaje mi się, że te buty są dość mocne, bardzo mocno rzucają się w oczy, więc po prostu lepiej pasują do tych prostszych zestawów. Ostatnia stylówka może nie jest najbardziej elegancka, ale to jest coś, co ja bardzo lubię wykorzystywać u siebie, dlatego chciałam Wam o tym opowiedzieć i to jest taka urozmaicona wersja białej koszuli, czyli biała koszula narzucona na top z dekoltem halter. I ten top jest z lumpeksu, więc mamy tutaj akcent, dodatkowy akcent lumpeksowy. Kosztował, nie wiem, może z 5 zł. Jest nadal w idealnym stanie, zabiorę go ze sobą na wakacje. Jest w paski i myślę, że bardzo fajnie urozmaica całą stylizację, a na to mam zarzuconą koszulę w kolorze białym. To jest ten sam model koszuli, co ten tutaj niebieski, natomiast mogę Wam powiedzieć, że ta niebieska
ma zupełnie inne wykończenie, jest dużo przyjemniejsza. Mam wrażenie też, że mniej się gniecie albo mniej to gniecenie się widać, więc jeżeli potrzebujecie tego typu koszul, to zdecydowanie bardziej polecam tę błękitną. Natomiast ta, myślę, że jest takim basiciem, taką podstawą, którą bardzo dużo dziewczyn ma, więc dlatego stwierdziłam, że chociaż jedna stylówka będzie właśnie przy użyciu białej koszuli, ale z takim lekkim podkręceniem w postaci tego topu z dekoltem w halter. Już widziałam, że na wideo ten top prześwituje, natomiast w rzeczywistości aż on tak bardzo nie prześwituje i widać go tylko tutaj przy dekolcie i bardzo ładnie w ten sposób urozmaica całą stylizację. Dajcie znać, co o tym myślicie, dajcie znać, czy wykorzystujecie topy właśnie w ten sposób. Mnie się wydaje, że to może być bardzo dobre rozwiązanie dla tych z Was, które nie lubią, nie chcą wydekoltowanych bluzek, koszul, albo w sytuacji, kiedy jest zimno, albo kiedy po prostu jesteśmy chore i potrzebujemy jakiejś dodatkowej warstwy, a jednocześnie chcemy ciekawie wyglądać, chcemy, aby nasza stylówka była troszeczkę bardziej urozmaicona. Wtedy wybór takiego topu właśnie z dekoltem w halter pod koszulę, myślę, że może być bardzo dobrym rozwiązaniem i to nie musi być top w paski, to może być top w zupełnie innym kolorze niż Wasza koszula. Albo na przykład top biały z czarną lamówką, albo czarny z białą lamówką, albo po prostu w jednym kolorze. Myślę, że to też również świetnie urozmaicy. Albo top w tym samym kolorze co koszula. Myślę, że to będzie bardzo fajne urozmaicenie dla Waszej stylizacji. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, co Wy wybieracie, jeżeli chodzi o ubrania w swojej pracy, co jest dla Was praktyczne, co Wam się przydaje, w czym czujecie się komfortowo i dobrze. Jestem bardzo ciekawa, jak zawsze. Dajcie znać, czy stylówki Wam się podobały. Życzę Wam, jak zawsze, również miłego dnia, miłego tygodnia, weekendu. Do zobaczenia przy kolejnych filmach. Buziaki! Pa, pa!